Witam serdecznie z raju. Wcześnie rano, ja jeszcze śpię trochę, ruszamy w trasę. A zanim ruszymy, chciałem wam pokazać to, co żeśmy tu zrobili. Dach wymieniony, tutaj jest taki chodniczek. Dzisiaj mają przyjść i zrobić tutaj chodniczek, tam do końca. Jeszcze wam pokażę z drugiej strony. No i tu z tyłu żeśmy wylali taki cement, żebym po tym błocie nie musiał latać. Cześć. Okej, Vanessa. Okej, baby. No i nasze torby. Jedna, druga. No i tamta trzecia. Dobra. Thank you. See you next time. Bye, bye, baby. Idziemy. Kolejna wyprawa. Tym razem, słuchajcie, jedziemy razem wspólnie z panem Damianem Drążkiem z Ucieczki do Raju. Razem wyruszamy na takiego tripa. Na tydzień, ale gdzie nie powiem. Zobaczycie potem. A teraz muszę wyłączyć tą kamerę, bo tu mam takie wyzwanie. Musimy zejść tutaj na dół, tam. I jest po deszczu, więc jest bardzo ślizgo. Także do zobaczenia potem. Muszę wam to pokazać. Zrobili dla mnie takie schodki, żeby mi łatwiej było wchodzić. Okej? Okay? Czekamy na trajcyko. Czasami to jest 5 minut, czasami to jest godzina. Trzymaliśmy się na chwilę, musimy jeszcze dokupić kamieni tam na tą... jak to się mówi? Chodnik. I spotkaliśmy koleżankę moją, która dużo do powiedzenia miała na mój temat. Musimy się dostać do Loai. W Loai przesiąść się w drugi bus i na Hagne. I po drodze będziemy się musieli zatrzymać i tam nas Damian odbierze. Oczywiście Danusia znaków nakupowała. Popatrzcie się, jak drzewa zabetonowali dookoła na poboczu. Tu jedno, drugie. Teraz się prosi, żeby w to uderzyć. To jakaś tragedia. No ale tak jest na Filipinach. Dobrze, że po środku tego drzewa nie zostawili. Ale czasem można trafić, że na drodze jest drzewo, tylko tak troszeczkę z boku, no. Filipiny. My już w Loai. Czekamy na bus. Chyba jedzie. Zobaczymy. Może nas. Tak, nas. Czekamy na Gwiazdora i Hagna. Że jak? No i dobrze, tak o, for the vlog. Jestem najebany od wczoraj, no i ogólnie będziesz musiał przejąć furę, bo nie jestem w stanie prowadzić, kurwa. Poważnie, no. Damian. Panika? Okej, jeszcze trzeba zapłacić za dwie osoby. 10 or 11 is okay, because we don't have fully booked here. Okej, thank you. Tak się zachowuje gościu, który się rozstał z żoną 3 dni temu, kurwa. Wybił pół butelki Tanduaya. No i jedziemy. Dobrze, że ty możesz, kurwa, jechać. Kurwa, będziemy musieli czekać do jutra. Ja pierdolę. I never been... This happier in my life, you know, this is the top of my life, of this happiness. Is Polish Channel, Polish. Przyjechaliśmy na stare śmieci, dlatego, że no ten prom dopiero jutro,
zjemy coś, lecimy do Damiana na chatę. To jest flaki. Ty, to są flaki, nie? Jak Damianek? Gitara, gitara. Wszystko dobrze. Dziewczyna się śmieje, że po filipińsku. A Nika? Słynna flaga. Ucieczka do raju. Damian, tutaj, proszę bardzo, gotuję. Smacznego. Ale ty sobie porcję robisz, ty tyle jesz? No proste, kurwa, masa sama się nie zrobi. Mam płytę, 18 kawałków nagranych. Tak? Puszczę ci, jak będziemy lecieć, jeszcze nie zmiksowane, zmiksowane przeze mnie najlepiej jak potrafiłem. Ale pójdą jeszcze do profesjonalnego miksu. No i chcę, żebyś mi powiedział swoją opinię na temat tych 18 kawałków, kurwa. Same sztosy. Zobaczymy, zobaczymy. Porobiony to nie ma dramy, kurwa. Drama dojdzie, jak wytrzeźwieje. Na razie opierdolę obiadek. Zresztą powiem wam szczerze, że kurwa... Nie ma mojej winy w tym wszystkim, co się stało. Pierdolę. Jestem za dużym człowiekiem, żeby wiedzieć, co jest grane. Kurwa, mało lata, nie kuma bazy. Adios, amigos. Nie wiem, co powiedzieć, panie. No nic, no. Congratulations, kurwa. Your next girlfriend will be much better. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się w Panglao. Przyjechaliśmy tutaj z tego względu, że mamy tutaj dużo znajomych. No i co? No nie pojechaliśmy tego Kamigin. Musimy to przeczekać. Przeczekaliśmy w sumie już 2 dni. Ten tajfun przyszedł, dosyć mocno wiało. Dzisiaj jest spokojnie. I zobaczymy, co w poniedziałek, ale wydaje mi się, że nie pojedziemy do Kamigin z Damianem, z tego względu, że Damian chyba nie jest w stanie na razie podróżować, musi tam ogarnąć swoje sprawy, tak myślę, ale zobaczymy, będę dzisiaj z nim rozmawiał, zobaczymy, co on na to. No, także zobaczymy, jeszcze nie jestem pewien, gdzie tak naprawdę pojedziemy. Danusia jest tutaj ze mną. Przyszliśmy coś zjeść, bo głodni strasznie. W sumie we wszystkich tych małych restauracjach ciężko jest dostać, kurczę, zwykłe jajka, bo wszystko na tłusto, jakieś porki i tak dalej. I tutaj jedną taką po drodze znaleźliśmy, gdzie można było jajeczka kupić. Także to się nazywa lunga. W środku są warzywa owinięte takim wrapem. Bardzo dobre. A popatrzcie, co Danika je. Jajko. What is this? To noga z kurczaka. Przyszliśmy do hotelu, pokażę wam, jak mieszkamy przez te parę dni. Danusia, tu torby, nasz bajzel. Ale ten bajzel to teraz, przed chwilą, tak. Żeśmy zrobili, bo się ogarniamy. No i łazienka, jest ciepła woda, także jest cool, no. I oczywiście bez tego to ja bym po prostu, jest mi bardzo ciężko, naprawdę. Idziemy, pokażemy wam, gdzie jesteśmy dokładnie. To jest ten budynek, w którym jesteśmy. Taki dosyć spory. Hi. Miejsce nazywa się Alona Grove. Pokoje po 1000 peso za dobę. Znaczy 1300, ale żeśmy dostali zniżkę, bo to koleżanka Piotra, pirata. Dobry.
Jesteśmy dosłownie, słuchajcie, może z, nie wiem, z 50, gdzie ja tam, ze 30 metrów od Alona Beach. Także jest fajnie, mamy bliziutko, wieczorem sobie możemy wyskoczyć, coś zjeść tutaj na plaży i napić się kawy. Danika wstydliwa. Biegnie, bo nie chce, żeby jej nagrywać teraz chyba. Halo. Musimy się przedostać tutaj. A w ogóle tu po prawej stronie, zaraz wam pokażę. Tutaj pirat urząduje. Peter. Tutaj coś robią, nie wiem. To chyba wędki pirata są. Okera? Tutaj ma jakąś swoją siłownię też. No, no, no. Salamat. Thanks. No, tam ma pirat swoją siłownię. Ta łódeczka chyba też, nie wiem, jego dla ozdoby. No i tutaj jakieś stoliki mają. To w sumie z tymi oponami, to podobno jest jakoś podświetlane wieczorami. Teraz był tajfun, to tu przynieśli. Ale normalnie to podobno gdzieś tam stoi. Nie wiem, dlaczego te stoliki tam stoją teraz. No i do salona. Tylko z drugiej strony, troszeczkę bardziej w prawo. No, a tutaj jest Danusia. Nasza gwiazda. Tak? Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale Danika, jak robię po polsku vlog, to się wstydzi. Może właśnie przez to, że nie rozumie. Po angielsku się tak nie wstydzi. I will go first. I'm gentleman. No, to więc teraz musimy sobie usiąść, słuchajcie, i zaplanować, co dalej. Gdzie jedziemy, w którym kierunku. Mamy tych kierunków sporo do wyboru. No nie wiem, ten Kamigin to raczej nie wyjdzie nam, może następnym razem, no ale jeszcze zobaczymy, no. Jeszcze zobaczę, w jakim stanie Damian jest. Emocjonalnym stanie. Ojej, no to tam się pokrzyżowały trochę plany, kurczę, no. No ale coś musimy wymyśleć. Gdzieś pojedziemy, coś zobaczycie. Będziemy nagrywać, spokojnie. Dobra, słuchajcie. W ogóle jest niedziela. Jak dogrywam to. I zobaczycie ten film dzisiaj, w niedzielę. Następny w środę, także zapraszam do oglądania. Pozdrawiam z raju!